pewien czas pojawiają się głosy na temat reformy podziału administracyjnego kraju. Mówi się o tworzeniu nowych województw, na przykład środkowo-pomorskiego. Od pewnego czasu krążą też plotki na temat likwidacji powiatów. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Szczecinek wójt gminy Ryszard Jasionas również mówił na ten temat. Według jego wiedzy już za 2 lata nie będzie powiatów. Ostatnie informacje, które dotarły do nas, że są zamiar likwidacji samorządów powiatowych, skłania do pewnych takich przemyśleń związanych z zagospodarowaniem majątku, którym teraz dysponuje samorząd powiatowy. I tak po głębszej analizie doszedłem do wniosku, że jeśli samorządy powiatowe zostaną zlikwidowane, to drogi, które były w dyspozycji samorządów powiatowych, prawdopodobnie przejdą na majątek gmin. I to też rozważałem i rozważaliśmy, tak, z kolegami, czy zarząd wojewódzkich dróg, no nie bank, krajowych już tym bardziej, że nie. I tutaj wydaje mi się, że nasz kierunek, który od tego roku obraliśmy, czyli nie od tego roku, od kilku lat realizujemy, to zaczęło się to od drogi miejscowości Turowo. Teraz mamy zrealizowaną drogę w miejscowości Drężno i poprzednio też w Drężni była realizowana w ramach przebudowy łącznie z mostem. Kolejna droga to jest droga realizowana choćby nawet na Mosino z przebudową mostu. Później jest droga, która będzie realizowana w Parsemsku, też w współudziale środków powiatu. Też realizujemy drogę w Gwidzie Wielkiej w ramach środków też udziałem powiatu. I zasada tego zazębiania się dwóch samorządów bardzo wpływa pozytywnie i powoduje, że zdecydowanie w tym roku powiat szczecinecki dzięki naszemu zaangażowaniu finansowemu najwięcej środków przeznacza na inwestycje w naszej gminie. Nawet z tego, co przeanalizowaliśmy, to przekroczyliśmy poziom finansowy, który był zaplanowany na realizację jednej z głównych dróg ulic w Górnym Sulinowie. To jest przysłowiowe dzielenie skóry na niedźwiedziu, mówi starosta Krzysztof Lis, którego poprosiliśmy o komentarz do tej wypowiedzi. Panie starosto, jakby pan odniósł się do słów wójta gminy Szczecinek, pana Jasionasa, który na ostatniej sesji Rady Gminy Szczecinek powiedział, że w najbliższym czasie nastąpi likwidacja powiatów, być może już od najbliższych wyborów samorządowych nie będzie już wyborów do Rady Powiatów w Polsce. Ogromnie mi trudno to jest skomentować, bo nie uczestniczyłem w tej sesji, więc słyszałem tylko właśnie taką wypowiedź pana wójta. Ja nie chcę wyrokować ani mówić tutaj, co będzie za 2, 3, za 3, czy za 5, czy za 8 lat. Też słyszałem, że nie będzie gmin takich, które są obożankami miast. W tym wypadku jest miasto Szczecinek i gmina wiejska Szczecinek. Gdyby miał tak wyrokować, to równie dobrze można powiedzieć, że być może w zmianach administracyjnych nie będzie również funkcjonować gmina wiejska Szczecinek, ale to pewnie jakiś prawie żart. Ja wiem, że pan wójt powiedział to w tym, co jest związane z moim wystąpieniem i wsparciem finansowym możliwości zrealizowania w tym roku przebudowy ulicy drogi Dalęcino, to jest droga do drogi krajowej. Tego zadania nie ma w wieloletnim planie inwestycyjnym. Nie było planowane również realizacji w tym roku, ale stworzyła się taka możliwość, ponieważ pozyskaliśmy pieniądze z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Przeprowadziliśmy procedury przetargowe i te wcześniejsze zaplanowane drogi wyszły taniej niż można. Koszt przebudowy tej drogi do Dalęcina to jest około 1 200 000 zł. Zwróciłem się z propozycją do pana wójta, ewentualnie jeżeli zechciałby partycypować w kwocie 300 000 zł w kosztach przebudowy tej drogi, to jestem w stanie zaproponować po pierwsze przebudowę tej drogi, po drugie wprowadzenie ją do planu inwestycyjnego na rok bieżący, po trzecie wystąpić do ministerstwa o przesunięcie środków na inne zadanie. Stąd ta propozycja, ale przecież partnerstwo realizujemy w wielu przypadkach. Dzisiaj na przykład schetynówki realizowane są w partnerstwie przez władze wojewódzkie, czyli centralne. Nawet oceniane wnioski są
lepiej punktowo, jeżeli to jest w partnerstwie gmina-powiat, gmina-gmina. Więc ta propozycja i czy te argumenty pana wójta Ryszarda Jasionosa są daleko idące. Być może pan Ryszard Jasionas, wójt gminy wiejskiej Szczecinek, wie więcej niż to, co się jest związane z reformą administracji samorządowej. Dyskusje ciągle trwają, ciągle się w jakiś sposób mówi o tym, czy powiaty są potrzebne, czy nie, ale wydaje mi się, że na płaszczyźnie w ogóle pewnych wydatków tych samorządowych i państwowych potrzebna jest dyskusja faktycznie, ile powinno być gmin, czy powinny być gminy obarzanki, czy powiaty powinny być, jeżeli tak, to jakie wielkie powiaty powinny być, czy powinno być województwo środkowo-pomorskie, czy też nie. Pamiętamy, że co wybory parlamentarne, to różne opcje polityczne mówią o tym, że środkowo-pomorskie tak, później jak już wybory się skończą, to już mówią, że przecież nie. Więc ja bym to potraktował tak bardzo, bardzo tak chyba koniunkturalnie, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, żeby szukać argumentów, jak wspólnie zrealizować inwestycje. Każde tego typu wypowiedzi trzeba po prostu trochę jakby oceniać pod wpływem chyba jakichś emocji albo niekoniecznie do nich się właściwie odnosić. No ale ta wypowiedź chyba nie popsuje stosunków między gminą wiejską Szczecinek a powiatem. To nie będzie przyczyna do jakichś oziębienia tych stosunków? Nie, absolutnie nie, dlatego że ja nadal uważam, że tutaj potrzebna jest współpraca i współdziałanie samorządów gminnych, samorządów powiatowych. Razem tworzymy lokalną grupę działania, która między innymi zakłada, że członkami są wszystkie gminy powiatu szczecineckiego, samorząd powiatowy. Staramy się realizować wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które w partnerstwie dają wartość dodaną, a nie wypowiadajmy się w tematach, na których nie mamy wpływu. Jeżeli się okaże, że nowy rząd w następnej perspektywie będzie dokonywał reformy administracji samorządowej, to musimy to przyjąć jako, powiedzmy, pewne działanie, które się zdarzy. A ja nie wypowiadam się w kwestiach, na których nie mam wpływu. Jeżeli się okaże, że powiaty nie będą funkcjonować, będzie inna struktura, no to będzie. No to poczekajmy na to, aż to się zdarzy. W minioną środę w Szczecinku obradował konwent starostów województwa zachodniopomorskiego. Starostowie wypracowali stanowisko w sprawie zmian w pakiecie ustaw społecznych. Starostowie zwracają uwagę parlamentarzystom, że proponowane zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uniemożliwią właściwe prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Starostowie wskazują na bardzo krótki termin wdrożenia zmian i brak faktycznych możliwości w tym zakresie w samorządach powiatowych. Mają nadzieję, że parlamentarzyści wezmą ich głos pod uwagę. Kąpielisko przy plaży miejskiej przy ulicy Mickiewicza zostało przez sanepid zamknięte z powodu nadmiernego zakwitu glonów. Kąpiel w zielonej wodzie może być niebezpieczna. Kąpiący naraża się na różnego rodzaju reakcje skórne, zatrucia, bóle brzucha i biegunkę. Lepiej więc do takiej wody nie wchodzić. Mieszkańcy wzięli sobie ten zakaz do serca i plaża mimo dobrej pogody świeci pustkami. Natomiast korzystający z wyciągu do nart wodnych nie zrażają się sinicami i glonami, mimo iż wiedzą, że każde zakończenie ślizgu kończy się kąpielą w zatrutej wodzie. Na pozostałych kąpieliskach, to jest przy plaży wojskowej i na Mysiej Wyspie, można się bezpiecznie kąpać. W Szczecinku trwają 16. Międzynarodowe Warsztaty Instrumentów Dętych, mające na celu doskonalenie warsztatu wykonawczego poprzez pracę nad repertuarem proponowanym przez uczestników, zajęcia w zespołach kameralnych oraz udział w koncercie na zakończenie kursu. Dobiega końca kurs saksofonowy. Jego uczestnicy, tworząc ad hoc orkiestrę saksofonową, zaprezentowali na deptaku mieszkańcom miasta nabyte umiejętności. Koncert oklaskiwali przypadkowi przechodnie. Thank you.
za pięknego rektema, wygrają najmłodszych grup uczestników naszych warsztatów i poprosimy. W czwartek podpisano umowę na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsenty nr 1 zawartej między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsenty. Podpisanie umowy rozpoczyna nowy etap w historii Parsenty. Związek ma nadzieję, że plany odnośnie całego dorzecza sprawią, iż wędkarze szybko dostrzegą zmiany, a kłusownictwo stanie się marginalne. Podnoszące poziom adrenaliny we krwi chole nie będą incydentalne. Tuż po podpisaniu umowy na Parsentę nabywcę znalazło pierwsze pozwolenie na amatorski połów ryb. Licencję z numerem 001 podpisaną przez przewodniczącego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsenty nabył Krzysztof Kowalczyk. Wszystkie informacje dotyczące wędkowania na Parsencie dostępne są na stronie internetowej www.parseta.pl. O tym, jakie są możliwości pozyskania środków na termomodernizację budynków, mówiono w środę w Szczecineckim Zamku. Spotkanie informacyjne w tej sprawie zorganizował Ruch Obywatelski Razem dla Szczecinka. Dzisiaj w Szczecinku będziemy realizować spotkanie informacyjne z zakresu możliwości pozyskania dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jest to dofinansowanie z regionalnych programów, programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.7 modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych. W tym dofinansowaniu wspólnoty i spółdzielnie mogą pozyskać do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych na przeprowadzenie termomodernizacji obiektów, które są ich własnością. Zainteresowani mogą zgłaszać się głównie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Tam jest dział, który zajmuje się z przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie do tego działania 2.7. My zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji energetycznej, dokładnie przygotowaniem audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej. Natomiast wspólnoty i spółdzielnie muszą skonsultować się z osobą, która zajmuje się przygotowaniem wniosków dotacyjnych, ponieważ we wniosku wymagane będzie studium wykonalności. Jest to jeden z głównych załączników do pozyskania dotacji. Przed spotkaniem członkowie Ruchu Obywatelskiego Razem dla Szczecinka odnieśli się do zarzutów burmistrza w sprawie pomysłu, aby zamiast przebudowywać Plac Wolności bez udziału środków zewnętrznych, pieniądze na ten cel przeznaczone wydać na budowę farmy fotowoltaicznej z dofinansowaniem na poziomie 85%. Razem dla Szczecinka proponował, aby osiągnięte zyski przeznaczyć na przebudowę placu. Witamy Państwa serdecznie, korzystając z okazji, że jest dzisiaj z nami pani Aleksandra Szewczyk, osoba, która jest z wykształcenia i zawodowo zajmuje się energetyką. Chcielibyśmy dzisiaj się tak odnieść tak króciutko do zarzutów, które usłyszeliśmy z ust burmistrza dotyczących naszego pomysłu, aby zamiast 6 milionów złotych wydać na plac przed ratuszem, że te pieniądze można byłoby zainwestować w fotowoltaikę, a dokładnie w farmę fotowoltaiczną o mocy 10 MW. Chodzi o to, że burmistrz tak naprawdę miał takie dwa mocne zarzuty, dlaczego my ten pomysł nasz jest nierealny. Pierwszy zarzut to był taki, że nie można postawić farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW, gdyż w tym programie, z którego te pieniądze miały iść na budowę, czyli tam było dofinansowanie 85%, tam można było tylko wybudować farmę o mocy 2 MW, tak twierdził burmistrz. A drugi zarzut to był taki, że my twierdziliśmy, że tam na około 1 hektarze można postawić tą farmę. Burmistrz twierdził, że potrzeba aż 30 hektarów. Także może w tej sprawie wypowie się pani Aleksandra. Jeżeli chodzi o moc dofinansowania na farmę fotowoltaiczną, czyli o te 10 MW, to rzeczywiście RPO zakłada możliwość dofinansowania farmy do 2 MW, więc jeżeli miasto chciałoby składać wniosek na 10 MW, musiałoby wydzielić po prostu 5 oddzielnych wniosków, czyli 5 spółek miejskich, musiałoby te wnioski realizować. Natomiast jest również program z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie można składać wnioski na farmy fotowoltaiczne od 2 MW, czyli jest jeszcze druga kolejna możliwość na pozyskanie środków. Natomiast jeżeli chodzi o tą powierzchnię pod
farmę fotowoltaiczną, to moc 1 MW jesteśmy w stanie zmieścić na działce o powierzchni około 1,2 hektara, w zależności oczywiście od układu, jaki zostanie zastosowany w projekcie farmy fotowoltaicznej i od samej działki, czy jest to działka płaska, czy jest ona pod jakimś kątem nachylenia. Także tutaj jest kwestia po prostu analizy szczegółowej działek, które są własnością miasta. Ja tylko może jeszcze tylko dodam, chciałbym odpowiedzieć jeszcze na jeden taki zarzut, taki ciekawy zarzut, ciekawy dlatego ze względu na pokrętną taką, pokrętne tłumaczenie burmistrza. Chodzi o to, że według burmistrza farmy fotowoltaiczne, w przypadku takiej farmy fotowoltaicznej trzeba by płacić podatek od budowli. Jest to 2% od wartości inwestycji rocznie. No i burmistrz twierdził, że w tym przypadku ten podatek po prostu sprawiłby, że zyski byłyby bardzo małe albo w ogóle by ich nie było i ta instalacja, ta inwestycja byłaby nieopłacalna. Drodzy Państwo, ja bym chciał, no nie wiem dlaczego burmistrz o tym nie wie, ale podatek od budowli jest to podatek, który trafia do kasy miasta, do budżetu miasta, czyli tutaj ja nie widzę różnicy, czy te pieniądze miałyby trafić w formie zysku tej farmy fotowoltaicznej, czy też w formie podatku, który byłby płacony, ale praktycznie co roku trafiałyby pieniądze z tej inwestycji właśnie do kasy miasta. Także tym pokrętnym takim tłumaczeniem burmistrz, no, można powiedzieć, że odleciał. Mam nadzieję, że niedługo wróci na ziemię. Także, drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz odnośnie pozostałych zarzutów odnośnie naszego pomysłu. To ja tylko może odpowiem jednym zdaniem, że generalnie wszystkie te zarzuty, które tam burmistrz, o których mówił, polegało na tym, że było niewłaściwe, nieprawdziwe założenie burmistrza, który uważał, że nie można wybudować farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW, tak? A tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, można to technicznie, no w ogóle można to było zrobić z tym dofinansowaniem, o czym tutaj pani Aleksandra mówiła, tak więc nie widzę tutaj w tym problemu i te pytania są już po prostu bezzasadne. A prawda jest taka, że jak chcieć, to móc, jak móc, to chcieć, generalnie tego typu instalacja mogła być przez miasto, znaczy mogła pójść inwestycja w tym kierunku z miasta, aby wybudować taką instalację. Zabawki, artykuły szkolne, ubrania, zdjęcia i portrety dzieci można oglądać w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. Od czwartku w Muzeum Regionalnym można oglądać wystawę Świat Dziecka. Ta wystawa przenosi starszych odwiedzających w czasy dzieciństwa, a młodszym pokazuje, czym bawili się ich rodzice i dziadkowie. To jest taki moment, kiedy można przyjść z dziećmi, z wnukami, z własnymi dziećmi, czasami nawet z prawnukami i być tym prawdziwym przewodnikiem po świecie swojego własnego dzieciństwa. Bo to, co pokazujemy teraz na tej wystawie czasowej w dwóch salach Muzeum Regionalnego przy ulicy Szkolnej, to właśnie taka wyprawa do przeszłości, którą każdy jednak pamięta, bo każdy te czasy swojego dzieciństwa w jakiś sposób pielęgnuje. To czas taki szczęśliwy, czas bez troski. Oczywiście, kiedy jest się dzieckiem, marzy się o tym, żeby być dorosłym. Kiedy już się tym dorosłym jest, marzy się o tym, żeby wrócić do czasów właśnie dzieciństwa. Teraz właśnie mamy taką okazję. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu, nie tylko Szczecinka, ale też innych miejscowości, do tego, żeby taką wyprawę do przeszłości sobie urządzili. I to chyba najlepiej będzie, jeżeli z pociechami, do których nie do końca w pełni ta wystawa jest skierowana, bo właśnie to dzieciństwo to nie jest tylko domena tych najmłodszych. Każdy był w końcu dzieckiem. No i jest okazja, żeby z tymi własnymi dziećmi, z własnymi wnukami przyjść do muzeum i zostać prawdziwym ekspertem. Bo jestem przekonany, że nasi odwiedzający, ci, którzy już mają więcej niż kilkanaście lat, będą świetnie się poruszali po tej wystawie. Elementy związane z zabawkami, w ogóle zabawki, również elementy związane i całe akcesoria związane ze szkołą, na przykład taka oto ławka, którą jeszcze być może wielu pamięta, bo tak mi zaczynało swoją edukację. No i wszystko to, co z tym okresem, kiedy jesteśmy jeszcze tacy niscy, kiedy jeszcze patrzymy na świat tak właśnie z dołu, wszystko to jest na tej wystawie. Autorką tej ekspozycji jest pani Anna Dymna. Odwołuje się właśnie do naszego eksperta, który zajmuje się etnografią. I jeszcze jedna sprawa, obiekty pochodzą tak.
z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To przede wszystkim przepiękne obrazy. Elementy również mamy wypożyczone z Muzeum Warszawy. Muzeum w Darłowie również przekazało nam swoje elementy. Muzeum w Koszalinie, Osiek, tam jest taka ekspozycja związana z etnografią i Muzeum Pińskie również przekazało, a oprócz tego całkiem sporo mamy rzeczy, które pokazujemy, a są to rzeczy przekazane przez prywatnych kolekcjonerów, mieszkańców najczęściej Szczecinka. Gorąco zapraszam, świat dziecka nie tylko i wyłącznie dla dzieci, bo właściwie dla całych rodzin. Jak powiedziałem, każdy z nas może być prawdziwym ekspertem, bo właśnie o coś takiego chodzi, żeby te pokolenia przy okazji wizyty w muzeum między sobą się komunikowały. Od 8 lat Szczecinek w wakacyjny weekend na powrót staje się Neustettin. Po ulicach krążą panowie w cylindrach i eleganckie panie w piórach. I nie jest to filmowa scenografia, bowiem Szczecinek staje się planszą do gry. W sobotę rusza kolejna edycja szczecineckiej gry miejskiej. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 8 już edycji naszej szczecineckiej gry miejskiej. Jest to zabawa na pewno dla aktywnych osób. Polega na tym, że spotykamy się już w tę sobotę, czyli 23 lipca, pod Centrum Konferencyjnym Zamek i tam zaczynamy naszą wspólną zabawę. Gra miejska jest to zabawa dla aktywnych osób, jest to poznanie troszeczkę historii naszego Szczecinka, jest to rozwiązywanie zagadek kryminalnych i poznanie na aktorów, którzy są ubrani w przepiękne takie stare mundury, które są ubrani w przepiękne stroje. Także serdecznie zapraszam, warto pobawić się z nami w coś innego. Na czym polega tegoroczna gra? Tegoroczna gra to będzie tak jakby ocalenie jednego z naszych polskich oficerów przed oskarżeniami o zabójstwo. Nie chcemy zdradzać konkretów, dlatego mogę tylko powiedzieć, że na pewno będzie na wysokim poziomie. Będzie to rozwiązywanie zagadki zabójstwa jednej z kobiet szczecineckich, ze szczecineczczanek. W najbliższą sobotę i niedzielę na terenie bunkra Trzesieckiego przy ulicy Kościuszki odbędzie się piknik historyczny, łączący w sobie historię i pamięć o wydarzeniach II wojny światowej oraz nowoczesność. Chciałem zaprosić Państwa serdecznie na zbliżający się piknik militarny. Będzie się on odbywał w sobotę i niedzielę. Piknik pod takim tytułem Pamięć, Historia, Współczesność. No myślę, że jak najbardziej aktualny tytuł, szczególnie do tego, co się ogólnie dzieje na świecie. No, pamięć historyczna powinna być cały czas utrwalana, no, chociażby dlatego, żeby właśnie nie było wojen, bo to jest straszne zło, które przynosi bardzo dużo tragedii. Co będzie się działo podczas tego pikniku? Tak jak mówiłem, zaczynamy od soboty. W sobotę będzie diorama sprzętu, wyposażenia. Będzie można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, dowiedzieć się o historii regionu. Planujemy również takie warsztaty, w których będzie można wziąć udział. Potem również w inscenizacji te osoby, które, że tak powiem, będą się w tym jakoś czuły. Natomiast w niedzielę zaczynamy od 10:00, również tu będzie diorama, otworzymy wystawę eksponatów, które zbieramy. Zbieramy zresztą jeszcze cały czas, także jeżeli ktoś będzie miał coś ciekawego i przywiezie to na inscenizację w niedzielę czy w sobotę, to również to dołożymy. No, różne rzeczy dostaliśmy, od takich prozaicznych rzeczy jak stare umywalki, jeszcze żeliwne, tak jak mówiłem. No, bunkier to nie tylko militaria, ale również wyposażenie elektryczne, techniczne. Tam były maszynownie, umywalnie, pomieszczenia dla żołnierzy, sypialnie, chociażby miski, termosy, takie rzeczy też otrzymaliśmy. Inscenizacje kiedy? Inscenizacja w niedzielę o godzinie 14:30. Co podczas tej inscenizacji zobaczymy? Obrazy z II wojny światowej. No, jak mówię, nie zdradzamy do końca co, to będzie po prostu niespodzianka taka. Wstęp? Wstęp dla wszystkich. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich. MKP Szczecinek przygotowuje się do sezonu. Skład wzbogacił się o kilku nowych piłkarzy. W niedzielę na bocznym boisku Osiru MKP rozegra swój pierwszy sparing. Przeciwnikiem będą juniorzy Bałtyku Koszalin. W środę 27 lipca w następnym sparingu MKP zmierzy się z juniorami Śląska Wrocław. Pierwszy mecz ligowy MKP rozegra z Drawą Drawsko 13 sierpnia. To już wszystko w aktualnościach, a za chwilę okruchy na niedzielę.